Zaczniemy naszą lekcję od zaznaczenia pewnego punktu. Nazwiemy sobie ten punkt A i chcielibyśmy teraz wyznaczyć drugi punkt, który znajduje się w odległości 2 cm od punktu A. Aby to zrobić, najłatwiej jest narysować sobie taką linię, która, znajduje się w odleg która ma długość 2 cm i tutaj zaznaczymy sobie nasz punkt, y nazwiemy sobie ten punkt jako B. O. I widzimy, że powstał nam odcinek. Odcinek oznaczamy dwiema literami, tymi, który łączy właśnie nam ta linia. Czyli mamy odcinek AB i on jest równy 2 cm. Aby podkreślić, że to jest długość tego odcinka, możemy jeszcze nazwę tego odcinka wrzucić tutaj pomiędzy dwiema takimi pionowymi kreskami. I to oznacza konkretnie, że długość odcinka AB wynosi 2 cm. Moglibyśmy sobie wyznaczyć jeszcze jeden punkt tutaj z drugiej strony, który znajduje się w odległości 2 cm od punktu A. I będziemy mieli tutaj drugi punkt. I nazwiemy sobie ten punkt jako C. Poprawiam tutaj punkt A, żeby był bardziej widoczny. I takich punktów moglibyśmy sobie zaznaczać dużo więcej. I one, e, znaczy jakich punktów? Takich, które znajdują się w odległości 2 cm od punktu A. I one będą tworzyły nam taki charakterystyczny kształt. Ja spróbuję narysować tutaj okrąg. Na kartce nie jest łatwo bez cyrkla, narysować okrąg, a co dopiero tutaj na komputerze, ale mam nadzieję, że ładnie mi to wyjdzie. O, no, jestem zadowolony tutaj, troszeczkę się popsuło, ale można to poprawić. I widzimy, że e, otrzymaliśmy taki charakterystyczny kształt, i to oznacza, e, ten kształt oznacza, że jeśli weźmiemy dowolny punkt tutaj e, z, z tej linii, tutaj, to ten punkt będzie odległy od punktu A o 2 cm. I teraz to prowadzi nas do definicji e, okręgu, że okrąg to jest zbiór wszystkich punktów, które znajdują się w jednakowej odległości od pewnego punktu. I ten pewny punkt tutaj nazywa się e, środkiem. To jest środek. To jest środek okręgu. Czyli środek okręgu to jest punkt, od którego wszystkie elementy są odległe o 2 cm. A wszystkie tutaj punkty, yy, które leżą i tworzą nam ten charakterystyczny kształt, yy, to zbiór tych wszystkich punktów tworzy nam okrąg. I to jest okrąg. Okrąg to jest właśnie ten kształt. To co tutaj sobie teraz narysowaliśmy. I... Yy, to 2 cm, 2 centymetry, powtarza się tutaj e, kilka razy. Może tutaj sobie zapiszemy jeszcze, że, ten, że długość tego odcinka AC również wynosi 2 cm. I widzimy, 2 cm to jest taka specyficzna e, e, tutaj wartość. Wyobraźmy sobie teraz, że chcielibyśmy wyznaczyć sobie jeszcze jeden punkt tutaj z tego okręgu. Niech to będzie x, połączymy sobie to. Jeszcze taką linią. I teraz popatrzmy. To doprowadza nas do kolejnego pojęcia, do, mianowicie do pojęcia promienia, bo promień to jest każdy odcinek, który ma początek tutaj w naszym środku okręgu i koniec to jest dowolny punkt z tego okręgu. Czyli widzimy, że odcinek AX jest promieniem. Ale narysowaliśmy sobie, wyszliśmy. W sumie nasze rozważania zaczęły się od tego, że mieliśmy punkt A i wyznaczyliśmy punkt B, który jest w odległości 2 cm. I to również jest promień, czyli odcinek AB jest naszym promieniem, to jest promień. To jest bardzo ważne pojęcie, które będzie, które będzie wykorzystywane przy wielu obliczeniach i to trzeba zapamiętać. Czyli promień to jest odcinek łączący środek okręgu z dowolnym punktem znajdującym się na okręgu. I widzimy, że e, AX to również jest promień. Promień. Moglibyśmy wybrać sobie dowolny element z naszego okręgu i połączyć go ze środkiem i to również będzie nasz promień. I tutaj w tym przypadku mamy e, coś takiego, że mm, nasz e, okrąg ma promień równy 2 cm, ale moglibyśmy sobie tutaj wybrać inny okrąg, który znajduje się, e, który ma na przykład promień. 3, czyli chcielibyśmy wybrać punkty, wszystkie punkty, które są odległe od naszego środka A w odległości o 3 cm i dostalibyśmy taki kształt, tylko że otrzymalibyśmy tutaj większy okrąg o, trochę ciężko się to rysuje I widzimy tutaj nasz promień, czyli to co ten odcinek, który łączy środek z jakimś tutaj punktem z tego okręgu czyli to był na przykład był D no to promień tego okręgu yy... To jest właśnie ten odcinek, który łączy punkt D z punktem A i długość tego odcinka to jest długość promienia i tutaj mielibyśmy 3 cm, ale ja teraz pozbędę się tego rysunku, ponieważ nie będzie nam on potrzebny w kolejnych rozważaniach, tylko będzie nam troszeczkę przeszkadzał. I teraz chcielibyśmy przejść do kolejnych elementów. Wyobraźmy sobie, że będziemy mieli prostą, która ma jeden punkt wspólny z naszym okręgiem. Czyli narysuję sobie taką prostą, która dotyka nasz okrąg w jednym miejscu. Nazwiemy tą prostą L, i ten punkt znajduje się tutaj. Weźmiemy sobie punkt D. I teraz taka prosta, która dotyka okrąg tylko w jednym miejscu, nazywa się styczną. To jest styczna. Styczna. I możemy sobie tutaj pod spodem zapisać, że prosta L jest styczną i czy to będzie koniec? Jeśli chcielibyśmy doprecyzować naszą informację, to powinniśmy napisać tutaj prosta L jest styczną do okręgu ośrodku w punkcie A. Czyli to jest nasz okrąg ośrodku w punkcie A. No bo popatrzmy, moglibyśmy sobie narysować inny okrąg, który byłby o na przykład tutaj i miałby środek M. Widzimy, że ta prosta nie dotyka tego okręgu i żeby podać konkretny okrąg, że ta prosta dotyka okrąg w jednym punkcie, no to musimy podać taki okrąg i często rysujemy taki mały kształt okręgu ze środkiem i tutaj obok punkt A. Ale teraz wyobraźmy sobie inną prostą, która ma dwa punkty wspólne z okręgiem, czyli przecina okrąg w dwóch miejscach. Czyli narysujemy sobie w ten sposób. I oznaczmy te punkty przecięcia jako F i jako G. I teraz popatrzmy. Cała prosta, na przykład F, e, przecina ten nasz okrąg w dwóch miejscach, ale nas będzie tylko interesował ten odcinek, który znajduje się wewnątrz okręgu, czyli który ma początek w punkcie F, a koniec w punkcie G. E, no bo to jest odcinek. Odcinek ma początek i koniec. I odcinek łączący dowolne dwa punkty z okręgu nazywa się e, cięciwą, czyli F i G, odcinek F i G to jest cięciwa. Cię... Cięciwa. I możemy sobie zapisać, że to jest cięciwa okręgu ośrodku w punkcie A. Czyli cięciwa to jest dowolny odcinek, który łączy, yy, to jest odcinek łączący dwa dowolne punkty z okręgu. Czyli moglibyśmy sobie tutaj dać punkt, tutaj dać punkt, połączyć sobie i otrzymujemy odcinek, który nazywa się cięciwą. Ale yy, Istnieje taki jeden specjalny przypadek cięciwy, który sobie teraz omówimy. I chciałbym, żebyśmy wyobrazili sobie taką prostą, która przechodzi przez środek naszego okręgu. I taka prosta będzie przecinała nasz okrąg w dwóch miejscach. I narysujemy sobie to tutaj. No chciałbym troszeczkę inaczej to narysować. O, chciałbym, żeby przechodziła tutaj przez punkt C i B pogrubimy to sobie i chodzi nam o cięciwę czyli ta cięciwa będzie miała tutaj początek w C koniec w B ale widzimy że przechodzi przez środek i żeby wyszczególnić sobie ten element to może skorzystam z innego koloru i zamaluję tę cięciwę w ten sposób. I teraz cięciwa, która przechodzi przez środek ma swoją specjalną e, nazwę. Taka cięciwa, która przechodzi przez środek e, nazywa się średnicą. Czyli w tym przypadku c i b to e, średnica okręgu. Może nie będę pisał Okręgu, tylko zrobimy sobie szybciej w ten sposób okręgu o ośrodku A, czyli widzimy, że możemy nawet e, zaoszczędzić troszeczkę czasu za pomocą tego symbolu. I teraz e, cięciwa ma pewną charakterystyczną własność. Popatrzmy, jaka jest e, długość tej cięciwy. Długość tej cięciwy składa się e, z dwóch takich odcinków z odcinka CA i odcinka AB. Odcinek CA. Oraz y, odcinek AB to są promienie, no bo promień to jest odcinek łączący środek z dowolnym punktem, tak? No może nie będę rysował tego w taki sposób. To jest nasza, to jest nasz promień. Tutaj mamy drugi promień i cięciwa składa się z dwóch promieni. Czyli w naszym przypadku, w naszym okręgu, y, ta specjalna cięciwa, która nazywa się średnicą, y, ma długość 4 cm. Czyli piszemy sobie 4 cm. To są takie główne pojęcia dotyczące okręgu, ale jeszcze żeby wypełnić naszą wiedzę, to chciałbym narysować jeszcze jeden troszeczkę inny okrąg, tutaj poniżej. O. Wybierzemy tutaj środek. Niech środek będzie M. I wybierzemy jakieś może inne, bo już był M wykorzystany. Damy sobie B. O. I wybierzemy jakieś punkty tutaj z tego Okręgu. Czyli tutaj na przykład J, tutaj K, tutaj S oraz T i jeszcze tutaj weźmiemy sobie jeden U. I teraz wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy wyznaczyć drogę po okręgu z punktu J do punktu K. Taka droga wyglądałaby w ten sposób. Możemy popatrzeć, jaki kształt nam przypomina ta droga. Przypomina nam kształt łuku i to jest łuk. Możemy sobie zapisać to jako J. Jeśli chcemy taką drogę zapisać w określony sposób, to znaczy za pomocą symboli, to piszemy J, podobnie tak jak do odcinka, ale tutaj u góry dajemy kształt tego, taki troszeczkę wygięty i to oznacza nam łuk. I teraz ten łuk to jest krótszy łuk, ponieważ możemy dojść sobie z punktu J do punktu K w inny sposób, w troszeczkę dłuższy. I możemy... Dojść sobie z punktu J do punktu K właśnie w ten sposób, ale widzimy, że przy okazji odwiedzamy inne punkty i e, możemy to sobie zapisać w ten sposób. Jak e, rozróżnić ten łuk od tego łuku? No bo w gruncie rzeczy dochodzimy do tego samego punktu. Żeby to odróżnić, musimy napisać J i tutaj jakiś punkt, przez który będziemy przechodzili, czyli na przykład przez K. I to oznacza właśnie nam ten. Łuk. Ale moglibyśmy równie dobrze nazwać to w ten sposób JTK i moglibyśmy nazwać to w sposób JSK. Czyli widzimy, że mamy tutaj trzy sposoby. I te pojęcia, które poznaliśmy tutaj w tej lekcji, będą na pewno bardzo często wykorzystywane w dalszej edukacji, gdzie będą właśnie pojawiały się okręgi. Chyba najczęściej występującym takim pojęciem z tej lekcji będzie na pewno promień. I promień to jest po prostu odcinek łączący środek z dowolnym punktem na okręgu.